12 lipca 2020, Welunek. Pan Wojtek Kaśna nas tutaj wyrzekł. Dobry. Trochę za daleko od kościoła. Dziękuję. Teraz trzeba jechać. Cały czas tą drogą mi kościół będzie po lewej stronie widać. To jedź. Ja tu mieszkam 2 km stąd. Do lasu? Tak, tak. Jest podstawówka, 8 lat do tej szkoły. Dzisiaj też tam byłem. Ale w innych celach. Ale to akurat na sali jest. Wiesz co, ja do rodziny wysyłałem, bo szwagier jest chory, no to tamtego wszystko załatwiali, no to kilka tam załatwia wszystko. Kto przyszło dla wszystkich, no. A ten budynek to jest stara szkoła, jeszcze przed wojną była, a teraz jest przedszkole. To jeszcze może być wybudowane, ale to przed wojną, ale to nie dobudowane. Jeszcze za Polski? Chyba tak. Przed drugą wojną na pewno. To były Miliardowice to jest formalnie dzielnica Ligoty. Ona miała się wydzielać, było referendum. Może by na Ligoty jakoś tam jakiś coś, to... Jest znak tylko w Zabrzegu, właśnie przy zamkniętym wiadukcie. Nie, jakiś taki, jaki ja wiem, no. Gdyby to gdzieś, chociaż jakiś taki, kierunek, jakoś tam blisko coś. Po prawej stronie już jest zawsze. Nie, nie, to wiem, bo patrzyłem tam, ale patrzę na tą mapę, to rajdową, bo to jest dokładnie, na pewno gdzieś tam ten punkt będzie. To znaczy, ten według mapy nie ma tutaj, jest gdzieś przechodzi, to będzie tak się będzie. Nie, zaraz to, będzie... To muszę tak zrobić, żeby jechać. Zaraz będzie Bajzel. To będzie stacja kolejowa. Tu się wjeżdża na wiślaną trasę rowerową. Tu jesteś mądry.
Nie, ale tak na to pachnie. Rowery się przejechały, można pakować. Tak. Zaprzeczone. To takie jest aż do Czechowic. Tak, kolejne. Ten tunel też będzie zburzony, tak? No to trudno będzie. Ale będzie. Zadzwonię do stołiarka, zapytam się dokładnie, gdzie on był swoją. No właśnie, ta Wisła 1200 to właśnie tutaj jechali tędy. Oni jadą wzdłuż brzegów Wisły. Aha. Tak, bo to słuchaj, no kiedyś gdzieś na Bielsku były takie dwa rajdy, takie wyjazdy. Był rajd Wisły, tak. To było w tym roku, co Polska do Unii przystąpiła. Tak, jak zatwierdzili, że będzie Wiślana trasa rowerowa. Tak. Tak, tak, ona właśnie, dzięki niej ta trasa powstaje. Miałem okazję ją poznać osobiście. No ja byłem parę razy, wiesz co, jak byłem raz na rajdzie rowerowym z tym, w Katowicach, nie? To ona też organizowała, to właśnie tam, gdzie ona wtedy jechała, tam nawet mam zdjęcia tego rajdu. Ona też tam uczestniczyła w rozmowach Okrągłego Stołu, ona w Solidarności też była. Razem z Wałęsą tam, gdzieś tam na zdjęciu była. Pałac książąt Hochelberg von Pless. Ale takimi drogami do przemy jeszcze nie ma. A bez samochodu, to nie ma. No, to właśnie no. Ścieżka rowerowa przycina Czarków. Tak. Ja w zadanie odrobiłem ostatnio filmik, bo mam prosto na rozlokowę. Zapytaj się, to lepszy niż jest. Ale jak pan oglądał tylko film Magnat, to tam nie ma ścieżek, nie ma nic. A nie, ja puściłem niedawno, ale to z poprzedniego roku film właśnie. Książę Pszyński jeździł na polowanie. Mniej biedny. Tak. My to zawsze nazywamy Polska Bieda. Tak. Ja mam kolegę, który ma na Szczechowicy i nazywa się Bieda. A. Najlepiej robić, że ja mam taki teren tradycyjny na aucie Czechowickiej. O! No, hej, w Berkice. Święta auto od gościa Czechowicy. O kurde, ale się tu rozlało. No. Ale u nas też wczoraj, jak jechałem autem wieczorem, też tam te rzeki dość wysoko były. Były chwile, że lało dość bogaci. Myślę, żeśmy tak mówili, no kurczę, jeszcze przy wyborach powódź będzie. Tak, jest aż szpita. Tak. Zaraz będzie po prawej stronie, będzie taka puszka. Tak,
Zawsze jak się do piekar jedzie, to, to tu jest przystanek. Przy tej kaplicy. W zeszłym roku nie było przystanku. No, czekaj, w tamtym roku to było tak... Nie, czyli fajnie było. No, ten, już się wybierał, ten dyrektor. Ale potem były takie prognozy, mówię o tym roku, ale mówię o tamtym roku, nie? Niespodzianka. Dezynfekcja rąk? No ale nie wiem, czy robimy zdjęcie tu przy tym pomniku. A tu tyle tych zdjęć, ale z taką grupką można zrobić. No, bami przy tym. No to już tak o, rozmowa. Mój kochani, może taką fotkę szczelimy przy tym całym jeleniu znanym. Albo na schody sobie idziemy. Może być na schodach. Na schodach? Tak. Może być na schodach, będzie lepiej. To sobie na schodach, panie mi sobie Tak, tutaj my mieli jechać. Ale co najwyżej można przepłynąć. Te
że skurcze ryzyko tak łazić po takiej zalanej kładce, lub niech będzie dziura, to skurcze... No, to można popłynąć. No. Ale wczoraj też jechałem właśnie z Bielska autem. Wieczorem to tamta nasza Iłownica, to też już kurczę dość wysoko była. Bo tak bogacie. No. O kurczę, Połódź. Wszystki na obiad miałem zaprosić. Wojtek ci pożyczy. Zapomniałem kopercie, a ja nie lubię długów. Kopercie na radiu. Żona mi przygotowała i zapomniałem wziąć to z radia, tą kopertę z tymi pieniądzami. Także nie zapoczęłam się na obiad. Sera mi, mi zwita jest Kastina w Grechowie. Także bez obiadu przejedziemy, no trudno, jedziemy. Pałac Barantana. Zbiornik Łąka. Tydzień temu żeśmy tu jechali, no. Tam koło tego kąpieliska, no, widać na tym. Korek niesamowity tam był. Upał, nie? Tak, tak. Ale ja myślę, że w tych razach jakby jest lepsza pogoda, to tam też jest możliwe. Tam też jest dużo ludzi. Dzisiaj się nam trafiło, no. Tak. Że tylko, że tam jest, tam mają problem, bo tam sinice są często. Tam się nie wolno kąpać. No. No, ale tak ludzie może też przychodzą. A to z pewnością. A to na pewno, bo to... Tak, tak. No tam nie mają gdzie tak jak nie. No, no, same bloki dookoła, jeden zbiornik, to, 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 to gdzie, gdzie pójdą tak blisko, nie? Nie każdy jedzie gdzie dalej. A u nas też, nie wiem, na Goczałkowicach się nie wolno kąpać, a też się kąpię. No ja bym tu jeszcze nie odpadł. Pewnie, że jadę nie mówię, tam nie wiem jeszcze. Szczynka, rzeka. Co? Szczynka. Ona wypływa... Pszczyny, nie? Nie, nie, nie z pszczyny. Jak pszczynka, to ze pszczyny, albo płynie bez pszczyny. Tak, płynie przez pszczynę. Ale źródła są na granicy Jastrzębia i Gogołowej. A, to tamte twoje źródła. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. To są tereny... źródła. Tereny naszego taty, tak. Jastrzębie i Gogołowa, no. Jeszcze jest miejscowość Łąka. Tak, tak, bo to wiem z tej mapy, z tego planu miasta.
Kostyny. Tydzień temu już nie piło. Widać polskie i czeskie góry. Taką drobną już takie pola i wyjechałem tam z góry na kapiarę. Wszystko z tego pola. Troszkę na pewno gdzieś musiało być, bo to właśnie tęcza jest po deszczu, nie? Ale tak. Troszkę tak jakby kropi. Zrobiło się nam trochę tęczowo. A tak, kropi, tak. Poczułem no. Teraz. Jest podwójna tęcza. Dubel. Ta druga jest tak obleczna. Obleczna. Ale z reguły są dwie, nie? Nie wypowiadam się. To by trzeba było Jarosława Kreta zapytać, bo on się na tym bardziej zna. Ja mam książkę Kreta, Polska według Kreta. Takie fajne zjawisko mamy na trasie. Tęcza. O, odparli to. No to zobaczcie, ile ludzi. O, widzisz, teraz łysą górę widać, łysą chorę. Tam na przykład ostatnie góry. No, no. Tam widać nadajnik telewizji czeskiej. Ona się przemieszcza. Teraz z tego stawu wychodzi. Fajnie, no. Nie do końca było wiadomo, czy to jest droga należąca do gminy, czy do kolei. Gmina się wyparła tego. Gmina się wyparła tego i to jest teren kolei.
Jeszcze chyba nie jest to otwarte. Taka z tym terem budowy. Ale to Robert wygodził. No ale tu droga będzie te... No tu będą małka jeździć. Właśnie te dwa tory. Te dwa tory, ale to tylko na czas tego remontu. Te dwa tory właśnie idą tam do Czarnolesia, a właściwa linia kolejowa jest tu. Tu będzie? No i ona tu była, nie? To, że taki jest remont właśnie, że całkowicie zlikwidowali wszystko. Przebudowują całkowicie. Ta właściwa linia jest tu właśnie, gdzie są te wykopy. Czechowice ze Brzydowice. Właściwie Trzebinia ze Brzydowice. Tu są właśnie szlak wiślany. I Greenway. Dystans pokonany, trzy jeziora zaliczone i tyle. Ale teraz tu już jest zima. Ten mostek będzie zaloty. No, no, zaloty mostek. Bo ostatnio też był zaloty. Dobra, no to tyle by ale tego widzisz, było. Ale widzisz, byli tam odważni, co przechodzić dziecka, nie? Ale to będzie dziura w moście i co? I wpadnie no. I co? Po tym. Albo nie daj Boże, będzie podmyki. No. Bo tam wcale tu co nie ma. No to kończymy. Do zaś.